Przede wszystkim ja noszę zawsze, zakładam czy noszę to, co mi się podoba. Ja ślepo nie śledzę trendów i sądzę, że to jest bardzo istotne dla każdej kobiety, żeby nie śledzić tych trendów, tylko stworzyć swój własny styl. Nie, ja, jeżeli mi się coś podoba, to dzwonię do danego projektanta, mówię, słuchaj, prowadzę Project Runway w Polsce, nie wiem, co założyła i mi wysyłają. Czy ty uważasz, że polskie modelki nadal mają problem z nagością? Nie, absolutnie nie. Mamy dużo dziewczyn, które... Nie, absolutnie nie, jak teraz pomyślę. Wszystkie nasze modelki mają te za granicą, które odnoszą bardzo duży sukces. Bardzo mają zdrowe podejście do swojego ciała i do nagości, absolutnie się nie wstydzą swojego ciała. Od Małgosi Bali po Magdy Franskowiak, Kasi Struś, wszystkie naprawdę świetnie się czują w swoim ciele. Uważają, że to jest, przede wszystkim to jest narzędzie ich pracy, ale to jest atut i czują się kobiece i pewne siebie. To jest istotne, każda kobieta powinna się świetnie w swoim ciele czuć. A skoro przy tych polskich modelkach jesteśmy, to czy są takie, z którymi jakoś szczególnie się konkurujesz, lubisz? Lubię się ze wszystkimi. Znamy się, z niektórymi znam się od 15 lat. Wiadomo, trudno jest się kumplować z inną modelką, dlatego że nasze jesteśmy schedules, nasze. Dziękuję. Nasze kalendarze są tak różne, jak ja jestem w Nowym Jorku, one są w Paryżu, więc widzimy się często czasem i mailujemy. Bo ja się bardzo zawsze cieszę, jak zobaczę Kaśkę albo Magdę. Bardzo je lubię.